Prowadzenie polityki pieniężnej bywa czasem przedstawiane jako prosty schemat działań, według którego bank centralny podnosi stopy procentowe, gdy inflacja jest wysoka, a obniża je, gdy inflacja jest zbyt niska. Jednak w rzeczywistości decyzje banku centralnego nie są ani proste, ani schematyczne, ponieważ zależą nie tylko od bieżącej inflacji, ale przede wszystkim od oceny jej perspektyw. Polityka pieniężna oddziałuje na przyszłą inflację. Dlatego musimy oceniać przyczyny inflacji i stan koniunktury w perspektywie kilku kwartałów. W tym celu Departament Analiz i Badań Ekonomicznych opracowuje projekcje inflacji i PKB. Aby dobrze wykonywać to zadanie, prowadzimy analizy i badania całego spektrum zjawisk i procesów gospodarczych. W centrum zadań Departamentu jest prowadzenie analiz i prognozowanie inflacji. Wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego zmienia się wartość koszyka tysięcy towarów i usług konsumowanych przez gospodarstwa domowe. Każdego dnia śledzimy krajowe i zagraniczne rynki. Opracowujemy informacje z tysięcy stron internetowych sprzedawców. Zgłębiamy propozycje zmian prawnych i regulacyjnych. Sondujemy oczekiwania inflacyjne konsumentów, przedsiębiorstw i profesjonalnych prognostów. Wszystko po to, by jak najlepiej zrozumieć zmieniające się ceny oraz przewidzieć ich dalsze kształtowanie się. Analizujemy sferę realną gospodarki. Między innymi przyglądamy się sytuacji finansowej ponad 15 tysięcy firm. Za pośrednictwem oddziałów okręgowych Narodowego Banku Polskiego pytamy ponad 2,5 tysiąca przedsiębiorców o ich bieżącą kondycję i plany, w tym inwestycyjne. Jednocześnie prowadzimy ankiety roczne, w których koncentrujemy się głównie na kwestiach strukturalnych, długookresowych. Na tej podstawie możemy wyrobić sobie zdanie na temat bieżącej kondycji i perspektyw tego bardzo ważnego sektora. Najważniejszym wkładem do procesu decyzyjnego w zakresie polityki pieniężnej są projekcje inflacji i PKB. Projekcje te są przekazywane 3 razy do roku zarządowi NBP i Radzie Polityki Pieniężnej. Włączymy dane z różnych źródeł, żeby ocenić bieżącą sytuację gospodarczą, czyli punkt startowy naszych prognoz. Następnie, korzystając z modelu NECMOT, przygotowujemy projekcję, która po przedstawieniu RPP jest publikowana w raporcie o inflacji. Departament jest też ważnym ośrodkiem badań makroekonomicznych. Wyniki prowadzonych prac wspierają realizację polityki pieniężnej i są często publikowane w wiodących czasopismach naukowych. Uczestniczymy w licznych konferencjach, warsztatach. Współpracujemy z pracownikami innych banków centralnych. Wielu z nas pracuje także na uczelniach wyższych, kształcąc przyszłych ekonomistów. Departament Analiz i Badań Ekonomicznych działa wielokierunkowo, dążąc do kompleksowego zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce. Nasz departament jest przede wszystkim zapleczem analitycznym dla Zarządu NBP i Rady Polityki Pieniężnej, ale także należy do wiodących ośrodków badań i analiz ekonomicznych w Polsce.